Czyli witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z Kronik Myrtany. W poprzednim odcinku wykonywaliśmy sobie zadanie od królewskiego wysłannika. W sumie to już było chyba drugie zadanie, które właśnie wykonywaliśmy od królewskiego wysłannika z zespołem In Extremo. Mieliśmy jakby dwa sposoby na to, żeby właśnie ich, nie wiem, aresztować. Pierwszy sposób nam się właśnie udał i trzeba było ich właśnie sprowokować do tego, żeby obrazili króla Robara II. Coś takiego z tym było. Już tak w sumie dokładnie nie pamiętam, bo kilka dni miałem przerwy chyba tam w nagrywaniu. No i pierwszym sposobem, tym, który powinien właśnie być użyty, to nam się udało za pierwszym tym sposobem. Drugi sposób był troszkę gorszy i to była taka już ostateczność, więc chyba to będzie ogólnie już zaliczone, jeżeli chodzi o to zadanie, tylko musimy właśnie sobie wrócić do Graysona i powiedzieć mu o tym, że właśnie będą mieli jakby pretekst do tego, żeby ich aresztować. Coś takiego właśnie z tym było. W sumie to nowy wpis chyba był tam jakiś, tak, zespół połknął haczyk, muszę dać znać gwardzistom, aby dokonali aresztowania zespołu. Tak, i właśnie było, żeby ich sprowokować do obrazy króla Robara II. A jeżeli by się nie udało, to byśmy musieli jakiegoś Huxleya odnaleźć, który właśnie z nim tam pod przykrywką jakby chyba współpracował. No i byśmy musieli ten drugi sposób, ten niby gorszy, w ostateczności wykorzystać, ale udało się za pierwszym sposobem i być może właśnie też będzie jakiś bonus będzie, przez to właśnie, że ten pierwszy sposób nam się udał. No i ogólnie tu nie mieliśmy wracać, jak się nam nie uda, czyli no udało nam się i myślę, że możemy mu o tym powiedzieć i zobaczymy, co to będzie. Ty. Wracając do sprawy z In Extremo... Coś nowego? Jeszcze nie. Niedługo dostaną to, na co zasługują. To się jeszcze okaże. Widzę, że coś jednak trzeba... Aha, czyli po prostu, nie wiem, z gwardzistami porozmawiać musimy. Myślę, że Grayson się jakby tym zajmie. Ale okej, czyli widocznie muszą być najpierw aresztowani, a później dopiero będziemy mogli odebrać nagrodę chyba za zadanie. No tak, gwardziści. Tylko, że kto dokładnie w sumie? Chyba, że od koszar strony może. Tam, gdzie właśnie też może aresztują. Nie wiem, w sumie naprawdę nie mam pewności. Może coś z tym było, ale już nie pamiętam, naprawdę. Ale być może właśnie tutaj w koszarach. Nie wiem, Winston może, czy jak on tam miał. Czy może tutaj właśnie. O, bo tutaj był właśnie taki gościu, który chyba właśnie był od tych aresztowań, Roderick. No nie, no nie ma nic takiego w sumie, no będziemy musieli sprawdzić. Bo był tutaj jeszcze Winston chyba. I w sumie nie wiem, czy ktoś ważniejszy jeszcze tu był. Winston to znaczy. No nie, no też nie mam w sumie. Trochę przypał. A ten? Może? Oktaw? Bo tutaj możemy odebrać nagrodę za przestępcę. Przyszedłem odebrać nagrodę za przestępcę. Mytnik, siekiernik, mokry? Aha, to jest to z listów gończych. Tylko, że jeżeli jakichś ludzi zabijaliśmy, w sumie tak, bo ktoś tam też nawet wspominał mi o tym. Ale zapomniałem. Dobra, w sumie możemy odebrać. Doskonała robota. Przyjmij to złoto jako nagrodę. Nasza wyspa od razu stała się bezpieczniejsza. Proszę, twoja nagroda. Ładnie, ładnie. Proszę, weź to jako nagrodę za twoje starania. Dobra, no i w sumie teraz pomyślmy, z kim by trzeba było porozmawiać właśnie na ten temat. No chyba, że na przykład tam niedaleko, gdzie mieli ten koncert. Chyba, że tam ktoś właśnie jest. Sprawdźmy sobie to. Bo, nie wiem, tutaj nic w sumie nie jest napisane. Jedynie jest właśnie napisane o gwardzistach. Chyba, że na przykład z Huxleyem byśmy musieli jeszcze też porozmawiać. Tutaj oczywiście nic. Tutaj to jest takie ogólne zadanie. Naprawdę, w sumie ciężko mi powiedzieć. No nie wiem, idźmy. Sprawdzimy tam właśnie. Jeżeli nie, no to będę musiał jakoś poszukać tego, nie wiem, może na necie gdzieś to znajdę, bo nie chcę mi coś właśnie... Szkoda mi właśnie odcinka, wiadomo o co chodzi. No tutaj też nic. Dobra, w sumie. Nie ma co przeciągać.
Także jak coś ogarnę, to będziemy się widzieć z powrotem. Dobra, czyli tutaj, tylko jeszcze sobie stoper włączę dalej. Okej, czyli tutaj jest ten Eurik, z którym miałem dwa razy już zamiar porozmawiać i on jest właśnie powiązany z tym zadaniem jednak chyba. Co ty tutaj robisz? A czym może się zajmować gwardzista królewski? Służę ojczyźnie. Przychodzę od Graysona. Wiem, zostałem poinformowany o twoim zadaniu. Inaczej siedziałbyś już w lochu. Aresztuj zespół. Otwarcie krytykowali króla. Chłopcze, gdybym mógł aresztować każdego, kto nie zgadza się z królewską wolą, to Korinis byłoby już mocno przeludnione. To stanowczo za mało. Ale Grayson rozkazał... To może tutaj przyjść i sam ich aresztować. Proszę bardzo. Mam aresztować kilku ludzi za to, że powiedzieli jedno zdanie? Owszem, gdyby pojawiły się inne dowody, moglibyśmy wykorzystać to na naszą korzyść. Ale samo z siebie nic nie znaczy. To co według ciebie powinienem zrobić? Masz swoje rozkazy. Kombinuj. Nie zamierzam wykonywać roboty za ciebie. Gdybym to ja był na twoim miejscu, spróbowałbym zdobyć ich zaufanie. Być może wtedy udałoby się ich podpuścić do gwałtowniejszych zachowań. Wróć do mnie, gdy rzeczywiście będziesz coś miał. Czy widocznie jest to jakaś podpowiedź? To będzie trzeba chyba widocznie z nimi porozmawiać i może zdobyć te zaufanie? Nie wiadomo z kim, bo tutaj oczywiście każdy jest tak nazwany. Nie wiem. On może wygląda na takiego szefa ich? W sumie możemy posprawdzać każdego po kolei. Czy ktoś ma jakieś właśnie tam opcje do rozmowy? Ej, ty! Ten jaką ma fryz? O, jest. Wspaniały koncert. Zawsze to miło słyszeć od naszej publiki. Ty z kolei wspaniale krzyczałeś. Momentami przesadzałeś, ale widać, że jesteśmy po tej samej stronie barykady. Nie podoba wam się nowe królewskie prawo? A znasz kogoś, komu się podoba? Nie mówię o królewskich pieskach na posyłki. Słyszałem o ludziach, którzy zostali zmuszeni do niewolniczej pracy za zwykłe pomówienia. Królowi zależy jedynie, by miał kto kopać jego drogocenną rudę. Sprawiedliwość dawno przestała mieć znaczenie. Krytyka króla może się źle dla was skończyć. Dlatego jesteśmy ostrożni. Nie uśmiecha nam się praca na rzecz króla. Z drugiej strony szkoda, że nie możemy mówić o tym otwarcie. Moglibyśmy postawić na mocniejsze środki wyrazu. A gdyby trafił się ktoś, kto nie jest z wami związany i po cichu, mógłby wam pomóc? A znasz kogoś takiego? Mówiłem o sobie. Wybacz, ale nie bardzo mam zaufanie do ludzi należących do Araxos. Nie robicie nic, nie mając w tym interesu. Współpraca z królem układa nam się świetnie. Na tyle dobrze, że dzięki niemu cudem uniknęliśmy wyrzucenia z własnej siedziby. Tak kończą się układy z miłościwie panującym nam Robarem II. Dobrze, pożyjemy, zobaczymy. Sprawdzimy, czy jesteś taki użyteczny, jak twierdzisz. Nie mam pomysłu na coś wielkiego. Chciałbym, żeby nasz następny występ zapadł mieszkańcom Archolos na lata. Jednocześnie wiesz, że nie możemy przesadzać. Pieski króla tylko czekają na nasz błąd. A gdyby tak ubogacić wasz występ? Masz coś konkretnego na myśli? Jakiś element występu scenicznego, który w bezpośredni sposób odnosiłby się do nowego prawa. Czekaj, czekaj, to jest myśl. Chyba mam pewien pomysł. To kiedy zaczynamy? My? Nie ma nas. Przynajmniej na razie. Załatwisz dla nas parę drobnych rzeczy. W jaki sposób je pozyskasz, to już twój problem. Czekaj, spiszę ci listę. Nikt nam nie udowodni, że pisał to któryś z nas. Zapoznaj się z nią, proszę. Ja tutaj myślałem, że zadanie zaraz będzie wykonane, a tu widzę, że jednak to się będzie troszkę jeszcze ciągło. Więc sprawdźmy tą listę. Lista przedmiotów Unicorna. I co my tu musimy mu przynieść? Pancerz gwardzisty królewskiego, dwie szaty maga ognia, strój drwala i bogatego kupca. Drwala czy bogatego kupca? Jeszcze spoko, ale dwie szaty maga ognia. I pancerz gwardzisty królewskiego skąd? No to nieźle.
Jeżeli chodzi o bogatego kupca strój, no to raz przecież tam kupowaliśmy dla kogoś tam ze Starego Miasta taki właśnie strój, więc wiem na pewno, gdzie będzie go można sobie kupić. Jeżeli chodzi właśnie o strój drwala, no to wiadomo, będziemy musieli się udać do obozu drwali, ale dwa stroje maga ognia, no wiadomo, też pewnie do magów będziemy musieli się udać, ale chyba, że będzie można kupić na przykład od nich na handlu, w co wątpię, ale nie wiem, no i gwardzisty. Chyba, że na przykład, jeżeli chodzi o Eurika, nie? No to jednak wie, że pracujemy dla Graysona i w tej sprawie, żeby właśnie ich tam aresztować. No to nie wiem, może by nam pomógł jednak w jakiś tam sposób uzyskać ten strój gwardzisty. Nie wiem, zobaczymy, ale zacznijmy od tych najłatwiejszych oczywiście rzeczy. Dlaczego on nie żyje? Powiedzcie mi, dlaczego on nie żyje? Czy to tak ma być, czy... Nie wiem, jak ktoś wie, czy miał też taki... takie coś, to niech mi napisze, bo w sumie się zdziwiłem i nawet w ogóle nic z niego nie można brać. Nie wygląda to, jakby ktoś podszedł, pobił go, zabił i wziął wszystko z niego. Nie wiem. Pracownia krawiecka oczywiście, mieliśmy tutaj przyjść. Krawiec i strój bogatego kupca. Chciałbym kupić ubranie. Ależ oczywiście, proszę cię rozejrzeć. Bogatego kupca za 400, oczywiście, że najdroższy musi to być, ale spoko. Nie wiem, niebieski, zielony, czerwony, weźmy niebieski. Bez czapki, z czapką, bez czapki. Dobra, jest nowy wpis, czekajcie, nie to chciałem wrócić. Jest nowy wpis, czyli jest ok. Mam ubranie kupców. Mam nadzieję, że te pieniądze nie płyną w błoto. No właśnie. Strój roboczy zdobyty? Czekajcie. Strój roboczy. Nie to. Strój roboczy. Chyba, że strój drwala jako roboczy się chyba zaliczył nam w sumie, bo jeżeli mamy nowy wpis, no to może nie będziemy musieli iść do obozu drwali. Myślałem, że jednak będzie taki dosłownie strój drwala. No to mamy 2 na 4. Jeżeli chodzi o strój maga ognia, no to nie wiem, no w sumie przejdźmy się do tych magów. Czy zechce mi pod... Przejdźmy się do tych magów oczywiście, no i nie wiem, popytajmy tam może kogoś. Czy jakiś handel otwórzmy i zobaczymy. A gwardzisty, no w sumie nie wiem, będzie trzeba też popytać. No właśnie tak jak mówię, może tego Eurika sprawdzimy, to znaczy spytamy. Myślę, że możemy w ogóle zapisać 99 odcinek. Kolejny to będzie setka, nieźle. No i tak już naprawdę daleko jesteśmy, myślę. Jeżeli nie te zadania poboczne, no to byśmy pewnie już może kończyli. No nie wiem. Chwila. Rozmawiałem z tym gralem. Chyba rzeczywiście oceniłem cię zbyt surowo. Moja pogoń za okiem Inosa mnie zaślepiła. Pomogłeś mi zrozumieć prawdę, a dodatkowo honorowo zwróciłeś dokument. W ramach zadośćuczynienia mogę ci pomóc z treningiem walki bronią białą. W sumie fajnie, bo to zadanie właśnie było powiązane chyba z drugiego rozdziału, jeżeli dobrze pamiętam, czy z trzeciego. Ale okej, nie jest na nas zły, nie rzucił się na nas. Hej, ty! Jestem zajęty! Dobra, jest zajęty, popytajmy każdego po kolei maga ognia, pewnie właśnie wszyscy będą zajęci. No właśnie. Jeżeli ktoś będzie z jakimś imionem, to tak. Ten wygląda na jakiegoś starszego Trimegista. Oczywiście kradzież kieszonkowa przy okazji. Znasz się na zaklęciach. Inos w swej mądrości obdarzył mnie wiedzą, dzięki której zgłębiłem najwyższe kręgi magii. Jednak bez wiary moje zaklęcia byłyby niczym więcej jak kuglarskimi sztuczkami. Często z nich korzystasz? Nie używam zaklęć na co dzień, ale wiem, że gdybym poprosił, mój pan odpowiedziałby na moje wezwanie. Trudno jest zostać magiem? Tylko wąskie grono nowicjuszy zostaje magami kręgu ognia. Zanim to jednak nastąpi, kandydaci muszą wykazać się trzema cnotami: silną wiarą, głęboką mądrością
i niezłomną wolą. Potem są poddawani długim i dokładnym próbom, podczas których sprawdzane są ich zdolności magiczne. A jeśli przez lata służby pokornie wypełniają wolę pana, mają szansę dostąpić zaszczytu noszenia szat takich jak te, które mam na sobie. Jesteś arcymagiem? Z woli Inosa tak się stało. Ten tytuł to wielki dar, ale i równie wielka odpowiedzialność. Każdego dnia dziękuję panu za łaskę, jaką mnie obdarował, i modlę się o siły, abym dalej mógł mu służyć u boku pozostałych członków Najwyższej Rady. Dobra, no nie po to przyszliśmy, no nic w sumie się nie dowiedzieliśmy na ten temat. Nie ma, jeżeli byśmy ten kufer... Czy ja wtedy brałem wszystko? Brałem wtedy chyba wszystko z tego kufra, więc... No nie, no nie mam pojęcia. Pójdźmy jeszcze sprawdzić do tego gościa, którego oczywiście ja nie lubię, do tego maga. Ten Graal, czy jakoś on tam miał? I może jego w sumie spytamy. No nie wiem, naprawdę, nie mam pojęcia. Ale spytajmy go, oczywiście. W razie czego? I zobaczymy. Mistrzu, czy miałeś okazję poznać Graysona? Oczywiście. Król mu ufa. I dlatego co jakiś czas pojawia się na wyspie. To bardzo wymagający człowiek, ale właściwy na swoje stanowisko. Król mądrze postąpił, wysyłając go tu. Czemu pytasz? Wykonuję dla niego pewną misję i chciałbym cię prosić o przysługę. Dla jego ekscelencji? Masz na to jakiś dowód? Możesz go o to zapytać. Potwierdzi moje słowa. Udowodniłeś już, że jesteś godny zaufania. Czego potrzebujesz? Potrzebuję dwóch waszych szat. Naszych szat? Po co? Problem w tym, że nie mam pojęcia. Ale bez tego moja misja się nie powiedzie. Nie powinienem ci ich wydać. Ale jeśli Grayson ci zaufał, to musi to być coś poważnego. Przejdź w nocy pod naszą siedzibę. Wtedy dam ci to, o co prosisz. Dobra, czyli naprawdę on da nam te dwie szaty tak po prostu? No w nocy, no w nocy, tak w sumie, żeby nikt nie widział, dość oczywiste, ale no dobra, zobaczymy. Jest szansa na to, że nie będę go tak bardzo nie lubił, jak nie lubiałem. I może go bardziej jakby polubię, niż właśnie lubiałem, chodzi o to. No nie wiem, zobaczymy. Prześpijmy się do północy i sprawdźmy, czy to będzie takie łatwe, jak mi się wydaje. Zobaczymy. Dobra, czeka, widzę już na nas. Proszę, nie wykorzystaj ich tylko do niecnych celów. Ufam ci. Dziękuję. Nie zawiodę twojego zaufania. Dwie szaty maga ognia dostaliśmy tak po prostu. Nie wierzyłem w to, ale dobra, udało się. Myślałem, że będzie trudniej. Dobra, fajnie, udało się. Czyli teraz. Jedynie nam została właśnie szata, to znaczy ten pancerz gwardzisty do zdobycia. No i tak właśnie myślałem, żeby do tego Eurika iść porozmawiać i zobaczymy. Bo tak naprawdę w sumie no... Ciężko... W sumie... O to by mogło być... Nie wiem, no zobaczymy, porozmawiamy z tym Euriko. On w ogóle szedł stąd. Aha, bo oni tutaj mieszkają przecież, no to tak. No to tu sprawdźmy. W sumie tu będzie dużo gwardzistów właśnie, więc może? Popytajmy każdego, nie wiem, po kolei. Ktoś, kto będzie miał imię? O, jest jakieś. Jakaś opcja. Mam nietypową prośbę. Co znowu wymyśliłeś? Nie do końca wiem czemu, ale będę potrzebował twojego pancerza. Mojego pancerza? Chyba będę ci musiał spuścić lanie. Bez tego nigdy nie zdołam zdobyć ich zaufania. Mam nadzorować twoje poczynania. Rozkaz był jasny, nie muszę ci pomagać. Zjeżdżaj, nim stracę panowanie nad sobą i porachuję ci kości. Nie musi, ale może, no ale nie pomaga nam. Nie wiem, nowy wpis. Eunik nie zgodził się odnieść pancerza. Nie wiem, po kolei mam każdego pytać może? W sumie no to nic nie będziemy mieli. Gwardzista, 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 koło. Czego u diabła chcesz? Tutaj nic.
Jeżeli chodzi o górną część, może ktoś tu będzie? Gwardzista, gwardzista. I gwardzista. No nie wiem, oni mają wszyscy takie same jakby opcje, więc nic tutaj nie będzie. Ale lipa. Nie mam pojęcia, co robić w sumie. Szkoda, naprawdę, szkoda. No chyba, że moglibyśmy się jeszcze w sumie udać do Graysona tam. I tam może będzie jakaś... jakiś ktoś, co będzie może mi, nie wiem, chciał sprzedać taki pancerz czy coś. Hej, koleś! Strasznie nie podoba mi się twoja gęba. Może kilka siniaków ją upiększy? No chodź, spróbuj. Dobra. No spokojnie oczywiście, no nie wiem. Przejdźmy się tam, po prostu się tam przejdźmy i zobaczymy. Nie mam pojęcia. Ciężko w sumie powiedzieć. Poza tym, no nie wiem, czy w ogóle też... Może, jeżeli bym coś tam inaczej kliknął z Euriko, z Eurikiem, to może by nam dał jednak ten pancerz, ale no w sumie ta opcja, którą wybraliśmy, była dość taka... okej, okay, tak mi się wydawało. No ale nadal po tym nic nie było, no więc pójdźmy. Chyba, że jakiś płatnerz by nam na przykład mógł to wykonać. Pójdźmy po prostu tutaj, porozmawiajmy sobie może z tymi gwardzistami jeszcze tutaj, czy z kimś. No i zobaczymy. Urzędny Denis. Może jeszcze do Graysona pójdźmy właśnie. Gwardzista, no ale wszyscy oni... Gubernatorze, Morris. W czym mogę ci pomóc, chłopcze? W ogóle tu możemy chyba jakieś zadanie od niego wziąć. Możemy coś o orkach mu powiedzieć. Ale dobra, to nie teraz, nie teraz. Bo myślę nad tym zadaniem ciągle. Tutaj cholera, też nic. Co się dzieje? Chyba, że do samego Graysona. W co wątpię, ale... Hej. Coś tam jest. Wracaj. Tylko, że nie to. Nie to, nie to. Pierwsze. Potrzebuję twojej pomocy. Myślałem, że będziesz bardziej samodzielny. O co chodzi? Nie zajmę ci dużo czasu. Potrzebuję pancerza Gwardii Królewskiej. Marvin, nie nadużywaj mojej cierpliwości. In extremo coś planuje. Z jakiegoś powodu chcą koniecznie ten konkretny pancerz. To ciekawe. Wprowadź mnie w szczegóły. To długa historia. Opowiem wszystko, gdy zakończę zadanie. Skoro czas nagli, gwardzista Richard powinien przez jakiś czas poradzić sobie bez swojego opancerzenia. Richard, Marvin odbierze od ciebie twój pancerz. To rozkaz. Słyszałeś, co mówił Grayson? Rozkaz to rozkaz. Proszę. Dobra. Dobrze, że chociaż dostał, to znaczy miał coś na zamianę. Możemy sobie ten pancerz założyć? Nie jest jakiś tam... Znaczy dobry jest w sumie, ale... Możemy sobie założyć. A szaty na przykład maga ognia? Nie możemy chyba. Dobra, przez chwilę możemy sobie ponosić. I poczuć się jak gwardzista. Dobra, i możemy tam wrócić, rozumiem? I chyba będzie to wszystko już. No w sumie dobrze zrobiliśmy, że poszliśmy tutaj właśnie. Okazało się właśnie, że do Graysona musieliśmy iść i spoko. Więc wracajmy tam. I chyba to będzie wszystko już. Co do tego zadania. No troszkę dłużej nam zeszło niż myślałem, ale... I tak na spokojnie. Ciekawe w ogóle, ile właśnie jeszcze będziemy mieli zadań od Graysona. I z tym w sumie... Morrisem będzie można też porozmawiać, bo tam też było coś o chyba zadaniu jakieś. Zobaczymy. Co do listy... Czytałem twoją listę. Co planujesz? Dowiesz się w swoim czasie. Najpierw skompletuj listę, a być może potem cię wtajemniczę. Lista skompletowana. Naprawdę, nie sądziłem, że ci się powiedzie. Zwłaszcza z szatami magów ognia. Dowiem się w końcu, o co w tym wszystkim chodzi? Sporo ryzykowałeś, żeby zdobyć to wszystko dla nas.
Dlatego ci zaufam. Jak doskonale wiesz, władza królewska zrobi wszystko, by nas sprowokować i zesłać do kolonii. Nie możemy pozwolić, by to zamknęło nam usta. Zagramy ponownie w tym samym miejscu. Tym razem wydarzenie wbije się na zawsze w głowy mieszkańców Archolos. Przebierzesz się za królewskiego gwardzistę. Co proszę? Nie przerywaj. Przed koncertem odegramy małą scenkę. Scenę, w której biedny robotnik musi kraść, by przetrwać czasy wojny. A za to przewinienie zostanie zesłany do kolonii przez magów ognia. Teatrzyk. Świetnie. Dla mnie też zaplanowałeś rolę, jak rozumiem. Nie masz doświadczenia na scenie. Nie nadajesz się. Przebierzesz się za gwardzistę. Będziesz udawał, że nas pilnujesz. Powołaj się na rozkazy samego wysłannika. Twierdź, że jesteśmy nietykalni. Nim się zorientują, że jesteś podstawiony, będzie po koncercie. A wtedy zaszyjemy się na jakiś czas w cichym miejscu i poczekamy, aż sprawa ucichnie. Wchodzę w to. Świetnie. Przyjdź do nas, gdy tylko będziesz gotów. Czyli rozumiem, chyba będziemy musieli przyjść tutaj... A nie, najpierw musimy poinformować Eurico, co tu będzie się działo. I później chyba przespać się jeszcze raz do północy i zobaczymy. No, ciekawie się zapowiada, ale no... Niedługo in extremo da wam pretekst do aresztowania. Podczas koncertu będzie miał miejsce pewien incydent. Jaki incydent? Gdy go zobaczysz, nie będziesz miał wątpliwości. Ważne jest, byś nie próbował go powstrzymać. Będę udawał jednego z twoich ludzi. Gdy zacznie się przedstawienie, nie aresztuj ich od razu. Gdy tylko zakończą swój mały teatrzyk i będą chcieli grać, wtedy wkraczamy do akcji. Nie bardzo mi się to podoba. Wolę zapobiec temu incydentowi. Daj im się podłożyć. W innym wypadku jakoś się z tego wybronią. Zaufaj mi. Niech ci będzie. Obym tego nie pożałował. No dobra, no już myślałem, że będziemy mieli z Eurico teraz jeszcze problem. Co do tego teatrzyku. I chyba teraz z powrotem znowu tutaj. Tak. Jestem gotów. Widzę. Pod żadnym pozorem. Nie daj gwardzistom do nas podejść, póki nie skończymy grać. Zaczynamy przedstawienie. Dobra, czyli to już. Nie musieliśmy chyba przesypiać chyba. Fajnie. Mieszkańcy Archolos, miło was widzieć ponownie. I to tak licznie. Dziś sprawimy, że długo nie zapomnicie tego wieczoru. Nasza muzyka porwie was do tańca. Niech ogień zapłonie w waszych sercach. Lecz nim to nastąpi, chcemy wam coś zaprezentować. Oto Herman, ciężko pracujący człowiek, którego wojna zmusiła do czynów, których nigdy w innych okolicznościach by nie popełnił. By przeżyć, ukradł jedzenie od tych, którzy swoim dobrobytem nie chcą się dzielić z potrzebującymi. A oto potężni i mądrzy magowie ognia, ci, którzy swą cnotliwością i wiedzą mają nas zawstydzać. Nie tym razem, drodzy przyjaciele. Magowie na rozkaz króla często pełnią rolę sędziów. I tak oto skazują biednego Hermana na dożywotnią karę w kolonii górniczej w Korinis. Powiedzcie mi, czy Herman zasłużył sobie na taki los? Czy kara jest adekwatna do jego czynu? Nie odpowiadajcie. Każdy z was sam musi sobie odpowiedzieć na to pytanie. A teraz bawmy się. Raz, dwa, trzy. Euric, teraz. Stać! Jesteście aresztowani. Szanowny gwardzisto, nic nie zrobiliśmy. Nie? Podjudzanie do buntu. Profanacja szat magów ognia. To dla was nic? Że nie wspomnę nawet o fakcie, w jaki sposób weszliście w ich posiadanie. Wyjaśnimy sobie wszystko szczegółowo przed obliczem jego ekscelencji, wysłannika królewskiego. Czy pozwolicie na to, mieszkańcy Archolos? Nie odchodźcie, nie bójcie się. Pójdziecie sami, czy może moi ludzie mają wam pomóc? Niech to szlak. No dobra, chyba się udało. Zobaczymy, co na to Grayson. Wracając do sprawy z In Extremo... Coś nowego?
Melduję, że Euryk aresztował członków grupy. Poczuli się zbyt pewnie. Mogę znać szczegóły? Udało mi się zdobyć ich zaufanie. Miałem zdobyć dla nich kilka szat i pancerzy, w tym szaty magów ognia, co w zasadzie ich zgubiło. Profanacja. Nieźle. To był ich pomysł? Lekko naprowadziłem ich na ten trop. W każdym razie ja, będąc przebranym za jednego z twoich ludzi, miałem zapewnić im nietykalność, dopóki nie skończą koncertu. Liczyli, że się gdzieś potem zaszyją do czasu, aż opuścisz wyspę. Dobrze. Już ja się nimi zajmę. Jeszcze jedno. Oddaj pancerz, który ode mnie dostałeś. Nie mogę pozwolić, by ktoś dłużej nosił nienależący do niego mundur. Brawo, Marvin. Dobrze się spisałeś. Chociaż musisz przyznać, że zadanie nie należało do najtrudniejszych. I cieszę się, że nie skorzystałeś z usług Huxleya. Nie przepadam za jego metodami wykonywania swoich obowiązków. Dobrze wykonana praca wymaga nagrody. Trzymaj. Zasłużyłeś. Tylko co my dostaliśmy? Prócz tego expa to nic nie widzę, żebyśmy tam dostali. Ale no dobra. Jestem gotów na kolejne zadanie. Jak zapewne wiesz, flota królewska od jakiegoś czasu leży na dnie morza. Coś słyszałem na ten temat. Wiesz, że przegraliśmy. Nie wiesz dlaczego. Nie jestem wojskowym, ale przypuszczam, że mieli lepsze statki. I podobnie jak większość jesteś w błędzie. Z bezpośrednich zeznań świadków wynika, że przyczyną porażki były decyzje admirała Anskara. Pamiętam przechwałki tego idioty, te jego chełpienie się, że pokona orków w godzinę. W końcu, co te zwierzęta mogą wiedzieć o żegludze? Dzięki jego ignorancji królestwo pozostało bez okrętów. I dlatego czeka cię podwójne zadanie. Z jakiegoś powodu miejska stocznia przestała funkcjonować prawidłowo. Pomimo rozkazu jak najszybszej odbudowy floty, pracownicy nie ukończyli jeszcze żadnego okrętu. Cała sprawa cholernie zalatuje mi sabotażem. Masz sprawdzić, czy moje podejrzenia są słuszne. A druga część zadania? Wygląda na to, że Anskar żyje i ukrywa się gdzieś na Archolos. Masz go znaleźć i przyprowadzić do mnie. Żywego. Od czego mam zacząć? Od rozmowy z Huxleyem. Pracował nad tym ostatnio. Zapoznać cię ze wszystkim, czego do tej pory się dowiedział. Jeszcze razem nie pracowaliśmy. I bardzo dobrze. Jego metody są nietypowe. Dzięki jego ustaleniom szybciej załatwisz sprawę. Szukaj go w porcie. Będzie się gdzieś tam kręcił. No dobra, czyli statek w porcie jest bezpieczny i w służbie jego królewskiej mości dodatkowo tam jakiś nowy wpis. Szkoda z jednej strony w sumie tych in extremo, no ale nic się nie zrobi na to. Zadanie mamy wykonane, więc teraz właśnie lecimy z kolejnym, chyba już trzecim zadaniem. Ciekawe w ogóle, ile tych zadań będziemy mieli. A robimy to w sumie, bo są to dość naprawdę ciekawe zadania u królewskiego właśnie wysłannika i chcemy mieć je właśnie zrobione. I teraz właśnie, jeżeli chodzi o to zadanie, no to w sumie mówisz, żeby w porcie szukać tego Huxleya. No może gdzieś nam się tam trafi w sumie, bo jak byliśmy w tym domu, to prócz Euryko nikogo nie widzieliśmy z żadnym imieniem chyba. No dobra, no może gdzieś się nam tam pojawi. Zobaczymy. Zaczyna się chyba robić... Tak, to znaczy myślałem, że rano nadchodzi, ale jednak... Czy tutaj może w środku właśnie jednak będzie gdzieś? Zerknijmy jeszcze raz w sumie. Być może tu gdzieś jest. Ale chyba nie. Czyli gdzieś może na zewnątrz po prostu musi być. No i nie, i będziemy mieli jakieś zadanie właśnie z tym też w sensie odnaleźć jakiegoś gościa Anskara. Jakiegoś admirała. No będziemy musieli i tak na pewno dostać jakieś szczegóły, no bo w sumie gdzieś na Archolos. Ciekawe gdzie. Jest Huxley. Hej, ty! Przysyła mnie Grayson. Wiem. Słyszałem o tobie. Szkoda, że postanowiłeś sam rozwiązać tę historię z in extremo. Liczyłem, że choć raz będę mógł dobrze się bawić w pracy. Słuchaj uważnie.
Sprawa jest bardzo skomplikowana, ale udało mi się dowiedzieć paru rzeczy. Najważniejsze jest to, by nie zwracać na siebie uwagi. Szefem stoczni jest Dag. Zaraz po nim jego syn, Foral. Obaj są czyści. Nie mają nic wspólnego z opóźnieniami w stoczni. Skąd ta pewność? Dag sam chodził do Morisa z prośbą o pomoc, bo nie rozumie kto i w jaki sposób opóźnia pracę. Straż? Jak to straż? Pokręciła się, popytała i nic nie ustaliła. Foral natomiast woli siedzieć z ludźmi Ulryka. Nie jest możliwe, by to on za tym stał. Zwyczajnie zabrakłoby mu na to czasu. Cokolwiek robisz, trzymaj się z dala od tej dwójki. Sam mówiłeś, że zależy im na rozwiązaniu sprawy. Owszem, ale jeśli dowiedzą się, że szukamy sabotażysty, wpadną w panikę. A wtedy sabotażysta nam się wyślizgnie, gdy tylko zrobi się gorąco. To co robimy? Mam pewien pomysł, ale nie bardzo ci się spodoba. Wtop się w tłum. Masz tu strój roboczy. Udawaj, że tam pracujesz. Jeśli chcesz złapać przestępcę, musisz myśleć jak przestępca. Sam zostaniesz sabotażystą. Wtedy ten, kto za tym stoi, ujawni się sam. Albo zacznie mu przeszkadzać konkurencja, albo sam ci zaproponuje współpracę. Zaufaj mi, sam siedziałem w podobnym biznesie wiele lat. Masz tu listę rzeczy, które trzeba zrobić. Nie warto o tym głośno rozmawiać. Zaczekaj, a co z Anskarem? Mam trop, ale nie mogę cię wziąć ze sobą. Moje kontakty z półświatku nie przepadają za obcymi. Zajmij się tą sprawą. Potem będziemy się martwić. Gdy skończysz, spotkajmy się w tym samym miejscu. Dobra, zapowiada się w sumie dość ciekawe zadanie, ale o Anskarze nic nie chciał nam powiedzieć. No nie wiem, będziemy musieli może sami to wszystko ogarnąć. No i co? Myślę, że i tak sobie to zrobimy później, w kolejnym. Zaczniemy sobie ładnie z tym zadaniem w kolejnym odcinku. Także myślę, że jak na razie to skończymy, ale fajnie by było się jeszcze przespać. Oni tu mieli gdzieś łóżko, czy nie? Nie wiem, gdzieś tu widziałem wtedy gdzieś łóżko. No dobra, gdzieś tutaj znajdziemy. Wolałbym właśnie to robić, no też może tamci śpią. Więc wolałbym właśnie to robić sobie, jak będzie widno i może tamci właśnie też śpią. Którzy właśnie będą nam z tego zadania. Dobra, czyli do poranka. No i co, no jeszcze będziemy musieli pewnie trochę wykorzystać czasu na to, żeby te zadania porobić. Także jak na razie to myślę, że skończymy. I dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, do kolejnego, cześć.